Kiedy myślimy o wieczerzy, kiedy myślimy o tym, co działo się na krzyżu, nasze myśli, myślę, nieuchronnie biegną do tej pierwszej Paschy, tam jeszcze w Egipcie, tam, gdzie ona była ustanowiona. Więc 12 rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej o tym mówi. Przeczytamy parę wersetów od 5. Ma to być baranek bez skazy, samiec jednoroczny. Może to być baranek lub koziołek. Będziecie go przechowywać do 14 dnia tego miesiąca i zabije go całe zgromadzenie zboru izraelskiego o zmierzchu. I wezmą z jego krwi i pomarzą oba odrzwia i nadproże w domach, gdzie go spożywają. Mięso jego upieczone na ogniu spożyją podczas tej nocy. Jeść je będą z prześnikami i gorzkimi ziołami. Tej nocy przejdę przez ziemię egipską i zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka do bydła. I dokonam sądów nad wszystkimi bogami Egiptu. Ja, Pan. A krew ta będzie dla was znakiem na domach, gdzie będziecie. Gdy ujrzę krew, ominę was i nie dotknie was zgubna plaga, gdy uderzę ziemię egipską. Moi drodzy, ze względu na czas pomijam wszelkie oczywiste wręcz podobieństwa, które nam mówią o tym, że ten wzorzec tej ustanowionej tutaj Paschy, ten baranek paschalny jest absolutnie wzorem baranka Bożego, który został ukrzyżowany na krzyżu Golgoty. Ale pomijam wszystkie te aspekty, które są tak zbieżne z tymi obrazami. Chcę zwrócić uwagę na coś podstawowego. Werset 7 i werset 13. I wezmą z jego krwi i pomarzą oba odrzwia i nadproże w domach, gdzie go spożywają. A krew ta będzie dla was znakiem na domach, gdzie będziecie. Gdy ujrzę krew, ominę was i nie dotknie was zgubna plaga, gdy uderzę ziemię egipską. Moi drodzy, wyobraźcie sobie tamten czas, tamtą scenerię. Są domy Izraelitów, są domy Egipcjan. W nich mieszkają, żyją normalni ludzie. Ludzie, którzy mają swoje problemy, mają swoje życie, mają swoje emocje. Powiedzcie mi, czym ci ludzie tak naprawdę się różnią od siebie? Oprócz tego, że inna narodowość, może inna kultura, choć myślę, że Izraelici trochę też nasiąkli. Moi drodzy, myślę, że niewiele się różnili. Tam po stronie izraelskiej nie mieszkali aniołowie. Tam mieszkali ludzie, którzy mieli wiele, że tak powiem, jak to my tu mówimy, za uszami. To wyszło później w czasie wędrówki. W czasie wędrówki się pokazało, co w nich siedzi. Ile buntu, ile narzekania, ile złych rzeczy w nich jest. Kochani, myślę, że to rozumiemy, że ci ludzie po jednej stronie i po drugiej stronie byli bardzo podobni. Ale jak straszliwa różnica. Jak niesamowita różnica. Po jednej stronie ludzie zostali zachowani, a po drugiej tyle tragedii, tyle śmierci, tyle sądu. A różnicę czyniło tylko jedno. Krew. Różnicę czyniła tylko krew. Nic innego. Być może po stronie egipskiej w niejednym domu był ktoś bardziej moralny i fajny, ale nie było krwi. Dlatego anioł niszczyciel miał prawo tam wejść i dokonać sądu. Moi drodzy, przenosząc to na życie dnia dzisiejszego, co sprawia to, że jestem wolny? Co sprawia to, że jestem bezpieczny w Nim? Że jestem usprawiedliwiony i sprawiedliwy przed Bogiem? Że jestem święty w Jego oczach? Rozumiemy, nic innego jak tylko krew. Nic innego jak tylko krew baranka na krzyżu przelana. Ale do tego są potrzebne dwie rzeczy, żeby to mogło działać i funkcjonować. Po pierwsze wiara, a po drugie posłuszeństwo. Posłuszeństwo. Bo moi drodzy, gdyby ktoś z Izraelitów pomyślał sobie, no co, w końcu jestem Izraelitą, jestem synem obietnicy, mieszkam tutaj wśród moich braci,
Czy ja muszę smarować tą krwią moje drzwi? Przecież to jest takie nieestetyczne. To tak, wiecie, krew na drzwiach, pomyślmy tak troszkę obrazowo. Jeżeli ktoś miał do czynienia z gdzieś tam z jakimś mięsem, z krwią, to nie chciałoby się mebli tym posmarować. Ale moi drodzy, jeśli ktoś, jakkolwiek byłaby przyczyny, znalazłby sobie jakąś wymówkę do tego, żeby nie posmarować tych drzwi krwią, nic by mu nie pomogło. Zginąłby pierworodny w jego domu. Moi drodzy, dlatego też każdy z nas, my musimy to rozumieć, że nic innego nas nie chroni, jak tylko krew baranka przed wiecznym sądem. I nie możemy sobie wmawiać, że jestem od pokoleń protestantem albo od pokoleń urodziłem się w rodzinie wierzącej od pokoleń. Ważne jest, co ja zrobiłem z ofiarą Jezusa na krzyżu. Kolejne wersety, werset 21 do 23, przeczytam te trzy wersety, mówią tak. Potem Mojżesz wezwał wszystkich starszych Izraela i rzekł do nich: idźcie i weźcie sobie po jednym baranku na rodzinę i zabijcie go na ofiarę paschalną. Weźcie też wiązkę chyzopu i zanurzcie we krwi, która jest w misie, i pomaszcie nad proże i oba odrzwia krwią z misy. Niech nikt z was nie wychodzi z drzwi domu swego aż do rana, gdyż Pan przechodzić będzie, aby uderzyć Egipcjan. A gdy ujrzy krew na nadprożu i na obu odrzwiach, ominie Pan te drzwi i nie pozwoli niszczycielowi wejść do domu waszych, aby zadać cios. Czytaliśmy o tym, że nikt z domu miał nie wychodzić. Nikt nie mógł opuścić tego domu w tym czasie. Ale jak to jest? Moi drodzy, gdyby ktoś z Izraelitów był na zewnątrz, to co? To Bóg Wszechmogący, Wszechwiedzący nie wie, że to jest Izraelita? Kiedy anioł śmierci przechodzi, to Bóg nie wie, że to jest ktoś z wybranych? Że to jest ten sprawiedliwy? Moi drodzy, ale to nie ma nic do rzeczy. To nie ma nic do rzeczy, kim on jest i jak zacnym człowiekiem jest. Ważne jest to, że nie usłuchał. Ważne jest to, że nie było go pod osłoną krwi baranka. On miał być wewnątrz. Moi drodzy, mam pytanie do każdego z nas. Myślę, że my, jak tu jesteśmy, w większości rozumiemy, w większości wiemy, że jesteśmy pod osłoną Jego świętej krwi. Ale być może ktoś jest na tym miejscu, kto nie do końca to rozumie. Być może ktoś w internecie będzie tego odsłuchiwał. I chcę zadać pytanie, czy jesteś pewny swego zbawienia? Czy jesteś pewny tego, że krew Jezusa Chrystusa jest na odrzwiach twojego serca? Jezus kiedyś do Nikodema powiedział, że jeśli ktoś na nowo się nie narodzi, ten nawet nie ujrzy Bożego Królestwa. Moi drodzy, to wszystko jest mówione w kontekście krwi Jezusa. Czy twoje życie, jest pod osłoną Jego świętej krwi? Czy uczyniłeś już ten krok? Czy możesz powiedzieć z pełnym przekonaniem: jestem zbawiony, jestem Boże dzieckiem. Dla mnie zapłaciła krew Jezusa. Ja to przyjąłem, ja tym żyję. Moi drodzy, to jest istotne. Popatrzcie, oni mieli tą wieczerzę paschalną spożywać w pośpiechu. Takie było Boże polecenie. A w ten sposób spożywać go będziecie. Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach. Laska w waszym ręku. Zjecie go w pośpiechu. Dlaczego? Bo była droga przed nimi, bo mieli wyjść. Myślę, że jest to też obraz tego, że ilekroć my przypominamy sobie Golgotę, ilekroć my przypominamy sobie wieczerzę, powinniśmy i to mieć na względzie, że powinniśmy być w takim duchowym pośpiechu. Nie fizycznym, to wręcz odwrotnie, ale w takim duchowym pośpiechu, wiedząc, że Jego przyjście jest tuż, tuż. Niechże i ta wieczerza,
do której będziemy za chwilkę przystępować, niechże nam znowu przypomni, że powinniśmy być w duchowym pośpiechu, bo być może za moment trzeba będzie wyjść. A wiedzmy, że kiedy skończy się czas łaski, albo ktoś z, Bóg zabierze kogoś z nas, wtedy już nic nie będzie do naprawienia. Kiedy zakończy się czas łaski, to wiecie, że Bóg zacznie wylewać swój gniew. A to już będzie bardzo, bardzo straszne. Trochę to niegramatyczne, ale będzie to straszne. Moi drodzy, Rzymian 5:9. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy zachowani od gniewu. Moi drodzy, krew Chrystusa zachowa nas od gniewu, który Bóg będzie wylewał na ten świat. I raz jeszcze chciałbym wrócić do tej myśli, że z tego domu nie można było wyjść. Mój drogi bracie, droga siostro, drogi przyjacielu, być może to jest twój stan, że kiedyś posmarowałeś te drzwi, że kiedyś nawróciłeś się, stałeś się Bożym dzieckiem. Pytanie jest, czy dzisiaj tam jesteś? Pytanie jest, czy dzisiaj jesteś pod osłoną Jego świętej krwi? Czy dzisiaj masz tą samą relację z Bogiem? Czy przypadkiem nie wyszedłeś w międzyczasie? Czy jesteś pewny tego, że jesteś w dobrym miejscu? Myślę, że to jest dzisiaj dobry dzień, aby nad tym się zastanowić. Po pierwsze, czy jestem na pewno zbawiony, a po drugie, czy jestem w tym miejscu wciąż? Czy coś po drodze się nie wydarzyło? Moi drodzy, moc świętej krwi, która nas zbawia, która nas usprawiedliwia. Ale idziemy dalej. Po naszym zbawieniu jest życie. I pierwszy list Jana, rozdział 1, werset 7, mówi w ten sposób. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Do kogo to jest skierowane? Do kogo to jest skierowane, te słowa? Te słowa są skierowane do tych, którzy chodzą w światłości. Tak rozpoczyna się werset 7. Jeśli chodzimy w światłości i dalej czytamy, to krew Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Siostro, bracie, to jest do mnie i do ciebie. Do nas, którzy żyjemy na tym świecie, wśród tego upadłego świata. Żyjemy na, że tak powiem, nie na własnym terytorium. To jest terytorium przeciwnika. I łatwo jest gdzieś się potknąć. Łatwo jest gdzieś zabrudzić swoje szaty. Objawienie Jana mówi, że błogosławiony ten, który pierze swoje szaty we krwi baranka. Ale jest warunek. Werset 9 mówi, jeśli wyznajemy grzechy swoje. Gdzie ostatnio, kiedy nad tym rozmyślałem, to gdzieś Duch Święty zaczął podpowiadać mi pewne myśli, że tak często my, ludzie wierzący, zdarza się nam nad jakimś naszym upadkiem po prostu sobie tak przejść. Coś się wydarzyło, no, minął dzień, drugi dzień, gdzieś o tym zapominamy, idziemy dalej. Może to nie była jakaś wielka tragedia, wielka rzecz i idziemy dalej. Znowu coś się przytrafiło, o, gdzieś tam. Zapominamy, idziemy dalej. Ale tu jest napisane, że krew Chrystusa oczyści nas, jeśli wyznajemy grzechy swoje. Moi drodzy, my, ludzie wierzący, nie możemy nad nawet najdrobniejszą rzeczą, którą mamy świadomość, że popełniliśmy, tak po prostu sobie przejść, o niej zapomnieć. Ona musi być wyznana, a wtedy krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od tego grzechu. Pozwólcie, chociaż czas mnie goni strasznie, na pewne wspomnienie, bo ono dało mi wiele do myślenia. To już wiele lat temu. Wiecie, Bóg pokazał mi grzech w moim życiu swoimi oczyma. A to było dość drastyczne przeżycie. To była sytuacja z pozoru niewinna. Nie chcę wchodzić w szczegóły. Coś tam się wydarzyło, co w sferze faktów w ogóle nie było złe. To było w granicach normy, w granicach prawa. Nic w sumie złego się nie wydarzyło.
Minęło tam jakiś czas i przyjechał jakiś mój znajomy i zapytał mnie o tamtą sytuację. Ja byłem na tyle zaskoczony tym, że wiecie, wygodniej mi było powiedzieć półprawdy. Stawiało mnie to w lepszym świetle. Gdybym wtedy powiedział całą prawdę, tak jak ona miała miejsce, byłoby okej. Bo w sumie nie zrobiłem wtedy nic złego. Było wszystko w granicach normy i prawa. Nie musiałbym się wstydzić. Ale wiecie, lepiej wypadłem, lepsze wrażenie zrobiłem na moim znajomym, kiedy powiedziałem półprawdy, która była kłamstwem. Tak zawsze jest. Półprawdy zawsze jest kłamstwem. Powiedziałem prawdę, ale nie do końca tak, jak ona jest. Na tyle gdzieś zakoloryzowałem jakieś fakty, że zostało to inaczej odebrane. No i on jeszcze się upewnił, czy na pewno. Ja powiedziałem, że tak i pojechał. Wiecie, ledwie wyjechał z mojej bramy. Nagle Duch Święty mi pokazał, jak on mnie widzi. Jako po prostu grzesznika. Jako kogoś, kto jest zbrukany grzechem. Jako kogoś, kto nie ma społeczności z Bogiem. Jako kogoś, na którym ciąży w tej chwili Boży gniew. Wiecie, to było przerażające spojrzenie. Wiecie, ja byłem przerażony do tego stopnia, że pokutowałem, jakbym, nie wiem, zamordował kogoś. Padłem na kolana i Bóg dał mi po prostu łaskę pokuty, teoretycznie z drobiazgu. Ale zobaczyłem, że Bóg na te nasze drobiazgi nie patrzy drobiazgowo. Właśnie może źle powiedziałem, ale patrzy uważnie na te nasze drobiazgi. I wcale ich nie chce puścić płazem. Moi drodzy, jeśli zdarzy się coś w naszym życiu, nie możemy sobie po prostu przejść nad tym do porządku dziennego. Psalm 51 jest modlitwą pokutną Dawida. Nie mamy go czasu analizować. Ale jeśli byśmy go czytali, z niego tchnie taki potężna pokuta. On krzyczy, on woła, on wylewa swoje serce. To nie jest takie tylko, Panie, przebacz mi. To jest coś, z czym on się zmaga. A najbardziej dotyka mnie werset 9 i potem 13. Pokrob mnie hizopem, a będę oczyszczony. Co to jest hizop? O nim czytaliśmy, że hizopem smarowano odrzwia i nadproże. To jest gałązka, to jest roślina. Więc jak można pokropić gałązką? Gałązką można dotknąć ewentualnie. Więc jest to przenośnia. Pokrop mnie krwią. Bo dla Izraelity to było oczywiste. Hizop używano do namaczania krwią. A więc Dawid woła, pokrop mnie krwią, a będę oczyszczony. I ten werset 13. Nie odrzucaj mnie od oblicza swego, nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. Moi drodzy, Dawidowi na niczym tak bardzo nie zależało. On był przerażony faktem, że może być odtrącony od Bożego oblicza. Myślę, że on był gotów stracić wszystko, łącznie z królestwem, byleby tylko nie stracić Bożej obecności. Byleby tylko Bóg nie odsunął go od swojej obecności. Jemu zależało na tym, aby ten grzech został odsunięty i żeby znów ta więź, ta relacja była nawiązana. I nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. To są te dwie rzeczy, o które najbardziej wołał Dawid. I pozwólcie, że kończąc jeszcze jedną myśl. Krew Chrystusa, moc krwi Chrystusa, w niej jest niesamowite zwycięstwo. Mówiłem wcześniej tak bardzo skrótowo o jej mocy w kierunku oczyszczenia, a teraz chcę powiedzieć dwa zdania w kierunku zwycięstwa. Moi drodzy, już tylko jeden fragment z objawienia Jana, z rozdziału 12, werset 10. I usłyszałem donośny głos w niebie mówiący, teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo pomazańca Jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. A oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa, i nie umiłowali życia swego tak, by raczej obrać niż śmierć.
a oni zwyciężyli go przez krew baranka. Siostro, bracie, mamy niesamowite zwycięstwo, używając tej niesamowitej mocy krwi baranka. Tak jak wcześniej powiedziałem, żyjemy na obcym terytorium. To szatan jest władcą tego świata. Ale my mamy przeciwko niemu moc, której on nie sprosta. My mamy taką moc, na której on nie ma argumentu. To jest moc krwi Chrystusa. I możemy z nią zwalczyć każdy jego podstęp. Możemy nią zwalczyć każdą jego pokusę. Wiecie, on przychodzi, tu jest kontekst. Nie wiem, czy zwróciliście na ten kontekst uwagę. O, tu jest mowa o oskarżeniu. Oskarżyciel braci, który przychodzi i wciąż oskarża braci. Wiecie, że mamy moc przeciwstawić jego oskarżeniom? Czy zdarza się wam przeżywać oskarżenia? Czy zdarza się wam, że szatan przychodzi z oskarżeniem do twojego życia, do twoich myśli i mówi ci, że jesteś do niczego, że znowu zgrzeszyłeś? Jak wygląda twoje życie? Może ci mówi, że do niczego się nie nadaje, że na pewno nie nadaje się do służby, że na pewno nie nadaje się do tego, żeby być, nie wiem, liderem grupy domowej, czy śpiewać w uwielbieniu, czy cokolwiek. No bo jak? Ty? To są oskarżenia. To oskarżyciel. I tu słyszymy, mamy moc świętej krwi Jezusa, aby zneutralizować te oskarżenia. Mamy moc w krwi Jezusa, aby zwalczyć wszelką moc diabelską. Moi drodzy, to jest coś niesamowitego, że każde przekleństwo diabła, które może się ciągnąć ze starego życia, mocy świętej krwi Jezusa zostaje przecięte, bo to jest jego moc. My może czasem nawet nie doceniamy, jak ona jest niesamowita, jak ona jest potężna. Wiecie, ja nie mogę się pogodzić z tym, że czasem niektórzy mówią o tym, że ludzie wierzący, ludzie, którzy zostali oczyszczeni krwią Jezusa, że jeszcze mają tam jakieś demony w sobie, że mają coś ze starego życia, co ich gdzieś wiąże. To jak to jest? To krew Jezusa Chrystusa miała moc oczyścić ich ze wszystkiego prócz czegoś? To moc świętej krwi Jezusa nie miała siły i możliwości odciąć wszelkie przekleństwo? To jest absurd. Moi drodzy, musimy wiedzieć, że moc świętej krwi Jezusa ma moc przerwać każde przekleństwo, każdą moc. I nie możemy pomniejszać mocy krwi Jezusa, myśląc w ten sposób lub mówiąc w ten sposób. Ja wiem, że mówię bardzo skrótowo, ale ze względu na czas nie mogę tematu rozwinąć. Tak więc, moi drodzy, będziemy za moment przystępować do wieczerzy. I tak jak powiedziałem na wstępie, skupmy się na przeżywaniu. Skupmy się na tym wspomnieniu, ale nie tylko wspomnieniu teoretycznym faktów, ale uświadommy sobie, co dla nas Jezus zrobił. Jak cierpiał dla nas. Niechże ten wieczór będzie dla nas, kiedy będziemy sięgać po chleb, po kielich, niechże będzie dla nas przeżyciem, wspominając Jego śmierć. Świadomi tego, jak potężna jest moc tej świętej krwi. Jestem wolny, jesteś wolny, jesteś wolna przez moc świętej krwi. Nic nie uczyniliśmy, nic nie mogliśmy uczynić, żeby sobie pomóc. Jezus na krzyżu zrobił dla nas wszystko. Jesteśmy zwycięzcami dzięki Niemu.